Witamy, Marcin. No, cześć, Marcin. Dobra. Dobra, to co? Minuta minęła, odczekana, to, więc... Tak, to już można jechać. Można chyba zaczynać. Raz jeszcze, a dla tych, co nie widzieli, witamy Państwa, witamy Was na naszym webinarze zatytułowanym Optymalizacja biznesu, Zapatrz i Kawka. I jakkolwiek nie będziemy się skupiać może na tej kawce, tak, znaczy jest ona tutaj bardzo istotna, bo później wyjdzie, dlaczego ona się znalazła w tytule, ale tutaj też równie istotne jest, jak ten biznes możemy sobie zoptymalizować, a kawka jest jednym z narzędzi, fakt, że pewnie najfajniejszym do tego, co chcemy osiągnąć, ale mimo wszystko oprócz samej kawki jest tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy do poruszenia i do pamiętania, przynajmniej nie zapomnienia, że są. Kilka słów o nas. Generalnie jesteśmy wielkimi fanami systemów rozproszonych, domain-driven designu, event sourcingu, event processingu. To są tematy, z którymi spotykaliśmy się w projektach produkcyjnych, w dużych projektach, czy to dla Komisji Europejskiej, czy dla firm ubezpieczeniowych, czy w jakichś mniejszych systemach. Więc generalnie tutaj mówimy o rzeczach, które gdzieś tam ze swojego doświadczenia mamy jakby zetknięcie się z nimi, nie tylko wiedzę akademicką czy książkową. No i generalnie staramy się te rozwiązania propagować i dobierać właściwe rozwiązania, czy konkretne architektury do problemów, tak żeby rzeczywiście to wszystko ze sobą pasowało. To nie jest tak, że... Właściwe młotki do właściwych gwoździ. Dokładnie. Nie staramy się tego tutaj event processingu, czy ogólnie kawki stosować wszędzie, gdzie się da, bo nie takie jest założenie, nie taki jest cel i to nie jest oczywiście dobra praktyka. Natomiast tam, gdzie widzimy takie zastosowanie i rzeczywiście jakąś wartość z tego biznesową, no to jak najbardziej takie rozwiązania propagujemy. No i też zetknęliśmy się również ze starszymi rozwiązaniami Big Data, jak Hadoop i tego typu rzeczy, więc tutaj również... Też powiemy kilka słów o tym, chociaż no nie będziemy się na tym jakoś nie wiadomo jak skupiać, bo tutaj bardziej istotne jest dla nas, jak wykorzystać to, co już mamy, na przykład z takich starszych rozwiązań dostępnych do naszych celów. Dokładnie. Tak, to cóż my tutaj mamy za problem z tymi danymi? Może nie tyle problem, co wyzwanie. No właśnie, bo tytuł mówi o optymalizacji biznesu, natomiast każdy biznes tak naprawdę, mówimy oczywiście o biznesach gdzieś tutaj w branży IT, no, zajmuje się danymi. Te dane są tak naprawdę podstawą każdego biznesu w mniejszym czy większym stopniu i te dane gdzieś tam zbieramy, przetwarzamy, prezentujemy je użytkownikom, cały czas coś się z nimi dzieje, przekładamy je z miejsca na miejsce, z bazy do bazy. No one są nam niezbędne do osiągnięcia tego celu biznesowego tak naprawdę. Bez nich, bez tych danych, czy one są tylko ulotne, czy one są zapisywane, zawsze są nam potrzebne, żeby jednak coś osiągnąć. Często mamy do czynienia i właściwie to jest chyba takie najbardziej pożądane, żeby z tymi danymi, które są nieulotne, coś jednak sensownie zrobić. Nie? I tak. Jeżeli mamy system odpowiednio duży, odpowiednio stary, to może się okazać, że tych danych tam leży po prostu w tonach. I takie bazy danych widywaliśmy. Praca na przykład na takiej bazie, która w której już nie można bardziej wyskalować, ponieważ skończył się limit na przykład na procesory, jak było ostatnio w przypadku pewnej fajnej bazy w MS SQL serwerze. To już jest taka sytuacja, że na pewno trzeba zaczynać, trzeba już mieć przemyślane najlepiej w tym momencie, a kiedy do tego punktu zmierzamy, to trzeba zaczynać myśleć, co z tym fantem zrobić, jeżeli faktycznie osiągniemy taką sytuację. To jest oczywiście ekstremum i nieczęsto się to zdarza, ale no dużo mniejsze bazy, ale mimo tego wciąż wielkie, widywaliśmy i musieliśmy jakoś na nich pracować.
I wtedy właśnie widać, że nie zawsze jest łatwo poradzić sobie z takim czy innym wolumenem danych, czy też z jakimś tam, nie wiem, zidentyfikowaniem procesu biznesowego, który jest na przykład rozsiany po 28 tabelach, bo tak, nie? Bo mamy jedną wielką monolityczną bazę danych, do której wszystko, co tylko każdy kawałek naszej domeny, być może jeszcze z najdawniejszych czasów, gdzie jeszcze tam się nie myślało za bardzo o domenach, tylko po prostu proszę mi tu zrobić taką a taką tabelę, siadało się, robiło się, wiadomo, i wszystko się polepiło w jedną taką wielką pulpę tych danych. To mamy teraz jako punkt wyjściowy i coś musimy zrobić, bo okazuje się, że nasze procesy biznesowe fajnie by było zmodyfikować pod jakimś kątem na przykład, nie? Albo wyciągnąć z nich jeszcze jakąś tam porcję wiedzy, więc no jednak może być problem z takimi danymi, stąd ten slajd. To też potrzebą jakby, coraz częściej potrzebą współczesnych aplikacji jest potrzeba tego praktycznie przetwarzania w czasie rzeczywistym. Mamy coraz więcej źródeł danych, czy to aplikacje mobilne, czy może jakieś czujniki danych, czy jakieś inne systemy. I tak naprawdę użytkownicy już bardzo często oczekują, że ich akcje, czy akcje w ogóle w systemie, będą przetwarzane i wyniki ich będą prezentowane praktycznie w czasie rzeczywistym. No tutaj wystarczy sobie spojrzeć na tego typu przypadki użycia, jak na przykład próbujemy sobie zarezerwować hotel czy coś takiego i zawsze widzimy jakieś komunikaty, że tylu i tylu użytkowników ogląda ten pokój, albo tyle i tylu użytkowników kupiło już daną rzecz. Więc tak naprawdę to przetwarzanie w czasie rzeczywistym i ta prezentacja tych danych w poszczególnych przypadkach użycia no niesamowicie przyspieszyła. To już nie jest tylko i wyłącznie statyczny zbiór danych, który leży sobie w tej bazie i gdzieś tam tymi zapytaniami raportującymi odpytujemy raz na 24 godziny, to są żywe ilości danych z widokami. Jakimiś widokami, tak, więc jakby użytkownicy coraz częściej właśnie oczekują tej responsywności, takiej szybkiej reakcji, więc tutaj musimy też dobrać odpowiednie narzędzia, żeby w ten sposób te dane tym użytkownikom dostarczyć. I mając taką skostniałą bazę danych, nie jest wcale tak oczywiste na pierwszy rzut oka, jak można takie na przykład przetwarzanie w czasie rzeczywistym albo wnioskowanie w ogóle w czasie rzeczywistym na tym, co się tam dzieje, osiągnąć. Tak, dlatego no, można powiedzieć, że tych problemem danych jest fakt, że jest ich za dużo, ale oczywiście są one niezbędne do osiągnięcia celu biznesowego. Czyli jak mamy taki problem, to jest już dobrze. Tak. No chyba, że zbieramy wszystko jak leci. Także, a jeśli mówimy o danych, no to pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl, to jest baza danych. Czyli pierwsze rozwiązanie, które stosujemy zwykle do trzymania tych danych i samo w sobie ono oczywiście nie jest złe, jest jak najbardziej wciąż dobre do odpowiednich zastosowań. To jest nasze centralne źródło prawdy. Możemy bazę danych odpytywać zapytaniami, możemy sobie generować raporty, mamy wsparcie dla takich już techniczne rzeczy właśnie jak transakcje, tego typu rzeczy, mamy spójność tych danych, więc tutaj jakby bazy danych spełniają swoją rolę jak najbardziej. To nie jest jakby kwestia tego, że one są jakoś przestarzałe, można powiedzieć. Nie stanie się tak, że przestaniemy ich nagle potrzebować. Tak. Zawsze będą potrzebne. Tak. I czasem mogą występować właśnie nawet w wielu wersjach, w wielu instancjach, w jednym systemie jednocześnie, czyli nawet dobrze, jeżeli tak jest, bo jeżeli tutaj w kontraście do tego archaicznego przykładu z jakimś monolitem wielkim, jeżeli wyobrazimy sobie cały rój mikroserwisów, no to tam tych baz też będzie sporo, będzie się od nich roić i też one mogą być w najprzeróżniejszych konfiguracjach, no bo jeżeli mamy wielki wolumen danych, no to niewykluczone, że mamy też dużo narzędzi, które ten wolumen obsługuje. Tak. Tak, natomiast bazy danych w takim współczesnym systemie są coraz częściej dotykane takimi problemami jak zmiana schematu. Mamy coraz częściej do czynienia z danymi, które nie są
nie mają żadnej struktury konkretnej, to są dane typu właśnie JSON przychodzące gdzieś tam z innych systemów, które oczywiście możemy się jakoś postarać w bazie danych relacyjnej umieścić, natomiast niekoniecznie będzie to wydajne. Są też właśnie problemy ze zmianą schematu, jeśli bardzo często te dane się zmieniają, jeśli mamy je niepełne, a to jest też często sytuacja. Natomiast jeśli mamy też wiele systemów i chcielibyśmy je w jakiś sposób zintegrować właśnie przez wzorzec integracji z bazą danych, no to nieuchronnie jednak udostępniamy... Może nazywanie tego wzorcem? Bardziej antywzorcem oczywiście. To, raczej to powinien być rzeczywiście nazwany antywzorcem. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, no bo to jest znaczy, de facto to, można to powiedzieć sytuacja najprostsza. Zastana. Tak, to może być sytuacja zastana. Od lat tak było, że się wszyscy integrują, no i stąd właśnie tak. Ta baza bądź bazy tak. Po prostu rozrosły się do jakichś koszmarnych rozmiarów. Więc nie chcielibyśmy pewnie tej bazy udostępniać czy to innym systemom, czy innym aplikacjom, tylko po to, żeby zintegrować jakiś kawałek, jakiś wycinek naszej funkcjonalności, jednocześnie pozwalając na modyfikację czy na zajrzenie gdzieś tam wewnętrzności naszych struktur i naszych danych, więc te rozwiązania takie bardziej integracyjne też nie są do końca, że tak powiem, przewidziane dla takiej typowej bazy danych. Dlatego już od dawna, można powiedzieć, nastąpiło poszukiwanie pewnych innych rozwiązań. No i termin Big Data jest już znany od wielu lat tak naprawdę. No i on się generalnie właśnie wziął dokładnie z tych powodów, czyli z sytuacji i z zapotrzebowań na przechowywanie i przetwarzanie bardzo dużych ilości danych z wielu źródeł. Tak naprawdę danych, które nie do końca może powinny być w tej naszej głównej produkcyjnej bazie danych, może gdzieś powinny być troszkę na boku w jakimś innym komponencie, bo służą tylko do jakichś analitycznych rzeczy. Czyli próba właśnie rozdzielenia takiego konceptu naszego źródła prawdy, a takich bardziej modeli, z których możemy sobie wnioskować pewne inne rzeczy, żeby to nie było w jednym miejscu. Lub nawet w drugą stronę, bo też i takie przypadki istnieją i pojawiały się już od bardzo dawna i zaczęło się to jeszcze pewnie w czasach gdzieś tam starożytnych od pojęcia hurtownie danych, gdzie właśnie takie wielkie składowiska na dane przeróżnej maści były tworzone po to, żeby z tych wszystkich naszych systemów coś zbierać. Żeby nie powiedzieć wysypiska. Wysypiska danych. Nie? No to jest fajnie, to oddaje naturę tego, bo tam mogłoby lądować całe wszystko, co właściwie mamy. Albo też i nie całe, to zależy od domeny, od systemu, od jego twórców, od zamysłów, jakie tam przyświecały. W każdym razie no, to, co jest istotne tutaj, to to, że tych danych jest tam dużo. One mogą być skorelowane, ale nie muszą być. Nie? To mogą być przeróżne dane. Tutaj pozwoliliśmy sobie na slajdzie zamieścić kilka przykładów, że to mogą być profile klientów, profile produktów, ich łączenia, jakieś tam zainteresowania klientów, czyli sposób, w jaki oni przechodzą po tych danych gdzieś tam po naszych systemach, na co patrzą, na co nie patrzą, jakie są trendy w różnych tam ich akcjach. Same akcje klientów możemy śledzić, a tu wiadomo, że akcje klientów to jest na przykład... Na slajdzie powinniśmy mieć też takie pojęcie jak heat mapy, ale to dobra, akurat wyleciało w ostatnim momencie, ale chodzi o to, że kiedy przyglądamy się działaniom klientom, sposobom, w jaki wchodzą w interakcję z naszymi systemami, to dobrze jest zbierać te dane też i, no i gdzie je wrzucić, no właśnie w jakieś takie pojemne wysypisko, na którym później można sobie zapuścić jakieś analizy. Bardziej technologicznie patrząc i schodząc tak do poziomu bliżej metalu, to jeżeli mamy ileś tam kawałków tego naszego systemu, ileś tam komponentów zdeployowanych w infrastrukturze, no to pewnie te komponenty chciałyby zasilać nas jakimiś tam metrykami, które cały czas produkują. I to są bardzo ważne metryki, bo my musimy cały czas wiedzieć, że to wszystko nam działa. Jednocześnie możemy chcieć te metryki zbierać, też do jakichś celów analitycznych. Chcielibyśmy być może
te dane, które zbieramy sobie, a nie, heatmapy nie wyleciały, przepraszam, że się przegapiłem. Te dane, które zbieramy i one tam trafiają do tego big data naszego, chcielibyśmy jakoś ze sobą połączyć, jakoś skrzyżować, więc może być tak, że w takim starszym ujęciu mamy po prostu wielkie składowisko takich danych, które przetwarzamy starszymi metodami, tak jak na przykład to było w Hadoopie. Gdzie na takich, to z grubsza przypominało zwykłą bazę danych tak z wierzchu, ale pod spodem była olbrzymia infrastruktura do tego, żeby to obsłużyć, no i pisało się jakąś tam jakieś batchowe przetwarzania tego w postaci funkcji map reduce, znaczy zgodnie z takim wzorcem. Tylko że to działało w takim ujęciu bardziej offline'owym, czyli najpierw musieliśmy offline'owo to pozbierać, gdzieś tam z jakimś opóźnieniem lądowało w tym naszym składowisku, po zapuszczeniu tej całej logiki przetwarzającej, która też mogła to przetwarzać grube godziny, kiedyś tam wreszcie dostawaliśmy ten wynik. No i tak na przykład codziennie rano dostawaliśmy paczkę taką zawierającą najświeższe dane złapane z doby wcześniej. Nie? No, tak. Niby fajnie, bo żeby to zrobić jeszcze tam przed takim prostym big data, to trzeba było faktycznie tą bazę aż do czerwoności rozgrzać i jakieś raporty z niej wykrzesać, a tutaj nam się to robiło i jakoś dostawaliśmy to w regularnych odstępach, ale ludzie jako że zachłanni są, to chcieli mieć to w czasie rzeczywistym. No i pojawiły się takie pojęcia jak strumienie danych i jakieś źródła tych strumieni, a jak dane no, w strumieniach, no to albo jakieś zdarzenia biznesowe, albo logi, przepraszam, no albo coś w ten deseń, ale zawsze przypominające jakąś tam eventologię. Nie? No i teraz mamy takie strumienie, które nam do nas lecą cały czas i też coś musimy z nimi zrobić. Możemy je zechcieć jakoś przetwarzać, łączyć, dzielić, krzyżować, cokolwiek. No właśnie. Ewolucja tych rozwiązań tak naprawdę może nawet nie tyle ewolucja, ale zrozumienie pewnych pojęć, jak na przykład czym jest zdarzenie, jaką rolę właściwie zdarzenie jako jakiś fakt zaistniały w systemie, z czym to się wiąże i że tak naprawdę to zdarzenie jest poniekąd taką jednostką informacji dla naszych procesów biznesowych, dla zachowań naszego systemu, zachowań użytkowników i że de facto możemy z tego naszego zdarzenia, rozumianego jako taka cząstka ciągle zmieniających się danych, żeby nie powiedzieć strumienia danych, no bo te dane mniejszym czy czym większym strumieniem płyną już do naszych systemów. Już można powiedzieć, już jest na slajdzie. No bo tak naprawdę, czy to akcje naszych użytkowników, czy integracje z innymi systemami, możemy też spojrzeć na to w postaci właśnie takiego strumienia zdarzeń, czyli jednostek takich rekordów, informacji, które przychodzą do naszego systemu, które możemy interpretować jeden po drugim w kolejności. I na podstawie tego możemy sobie wywnioskować, czy określić właśnie kolejne kroki, czy zachowanie dalsze procesu. No bo jakby się tak zastanowić, na przykład w jaki sposób można opisać te dane, które zbieramy, jeszcze dodatkowo zechcieć to może zmapować na świat rzeczywisty, to by się, no można by się pokusić o wniosek, że to, co się wydarza w tym świecie rzeczywistym, my przenosimy do naszego świata tego tutaj w systemach informatycznych i wtedy takie zdarzenie biznesowe jest tak jakby cząstką elementarną, z których budujemy właściwy obraz tego świata, nie? Bo okazuje się, że na przykład tu wiem, że nie wolno mówić o technicznych rzeczach za dużo, także zrobię to szybko, tak żeby nikt się nie zorientował, ale okazuje się, że takie właśnie zdarzenia, które zbieramy gdzieś tam na poziomie dużo drobniejszym niż sam widok jakiejś tabeli już z gotowymi kolumnami, całą tą zawartością, którą użytkownik widzi, baza danych przyjmuje i przechowuje jako serię następujących po sobie eventów i na przykład w niektórych bazach nazywa się to transaction logiem, w innych jakoś podobnie, ale chodzi właśnie o to, że z takich pojedynczych, cząstkowych zmian w tym obrazie danych budujemy ten większy obraz, na przykład robiąc jakąś projekcję z tego. Koniec dygresji technicznej i wracamy do świata naszego tutaj rzeczywistego.
nie okazuje się, że te czynności, te składowe procesu biznesowego, który zachodzi gdzieś tam w świecie rzeczywistym, są niczym innym jak właśnie zdarzającymi się rzeczami, więc naszymi zdarzeniami. Jeżeli tak sprytnie zamapujemy to, co się zdarza w naszych procesach biznesowych, na to, co będziemy zapisywać w naszych już wtedy event streamach, strumieniach tych zdarzeń biznesowych, to dostaniemy kompletny obraz sytuacji krok po kroku, jak ona się zmieniała. Nie? Czy to będzie prosty proces zakupu prezentu na Mikołajki, czy to będzie skomplikowany proces analizy zachowania użytkownika, który przechodzi przez ileś tam widoków i my chcemy zobaczyć, co właściwie go kręci na naszych stronkach, żeby na przykład podpowiedzieć mu, co jeszcze powinien kupić, jak już dobrnie do tego koszyka. Nie? Dokładnie, właśnie takimi namacalnymi przykładami, żeby może troszkę więcej konkretu tutaj dodać, właśnie tak jak wspomniałeś, dodanie produktu do koszyka, kliknięcie przez użytkownika jakiegoś produktu. No to są pewne dyskretne zdarzenia, które opisują ciągły usunięcie. Bardzo ważne. I te dyskretne zdarzenia opisują ciągły proces wizyty tego użytkownika w naszym systemie, w naszym sklepie. Jego tok rozumowania. Jego tok rozumowania i możemy sobie dzięki temu, że tak powiem, troszkę przewidzieć jego zachowanie, może troszkę przeanalizować, dlaczego dany produkt był usunięty, co się działo. Więc tutaj jakby to się fajnie daje do dalszej analizy. W systemach takich bardziej może z użyciem IoT, zwykle jak mamy do czynienia z czujnikami, które na przykład mierzą jakiś ciągły proces, na przykład temperaturę, no to zdarzenie będzie, co jakiś czas wysyłamy zdarzenie o stanie temperatury danego czujnika. I to wtedy ten ciąg takich odczytów jest takim dyskretnym opisem temperatury na przykład, który ten czujnik zarejestrował. No i możemy sobie to później zagregować, możemy sobie to później zobaczyć i generalnie mamy też całą historię dzięki temu, bo widzimy, jak ta przykładowa temperatura się rozkładała. No i oczywiście końcowym zdarzeniem jest stan, można powiedzieć, jak najbardziej zbliżony do bieżącego, tym najświeższym zdarzeniem. Więc widzimy, że tutaj te zdarzenia bardzo dobrze opisują ciągły proces i możemy sobie z takiej listy takich zdarzeń no, wnioskować pewne rzeczy, czy w ogóle analizować, a jednocześnie, można tak powiedzieć po staroświecku, tak jak w bazie danych, możemy też pokazać stan obecny. To nie jest tak, że tracimy tutaj jakieś właściwości takie zwykłej bazy danych. Dokładnie, ponieważ zwykła baza danych, tak jak już wspomniałem ci chcę, ona dokładnie robi to samo, bo ona zbiera sobie te wszystkie cząstkowe zmiany danych i z nich buduje ten obraz, który nam pokazuje, nie? Czyli tą naszą tabelkę. I teraz, co jest jeszcze ważne, i to będzie oczywiście na tam którymś kolejnym slajdzie, ale to już wynika z taki jakby podtekst tego, co już do tej pory powiedzieliśmy. My te zdarzenia chcemy zbierać i chcemy, żeby one były persystentne, bo będzie nam zależało na tym, żeby później te strumienie danych, na przykład dużo później, bo po roku, dajmy na to, przetwarzać w celach analitycznych, żeby jeszcze coś dodatkowego z tego wyciągnąć. Więc jeżeli będziemy mieli możliwość zbierania tak dużej ilości danych, jak to ma sens, ale nie mniejszej, to warto to robić i warto to robić w taki sposób, żeby te strumienie zapisane, spersystowane, żeby one nam nie zniknęły. Archiwizujemy je w bezpieczny sposób i nigdy, przenigdy ich nie modyfikujemy, przynajmniej tych wersji źródłowych. A jak będziemy je mogli modyfikować, w sensie jak będziemy mogli doprowadzać do sytuacji, w której będziemy w stanie wnioskować z tych strumieni danych na temat, który nas interesuje, powiemy zaraz, pewnie po tym slajdzie z event streamingiem. Tak, właśnie ten slajd obrazuje, można powiedzieć, proces, o którym tutaj mówimy. Event streaming to jest właśnie koncepcja, która obrazuje właśnie procesowanie zdarzeń, eventów w taki sposób ciągły. Czyli zaczynając od lewej strony mamy źródło naszego zdarzenia, czyli właśnie to może być ten przykładowy kliknięcie użytkownika w produkt czy usunięcie z koszyka. Albo to urządzenie. Albo to urządzenie i to
to wraz z jakimś tam, powiedzmy, znacznikiem czasu, z jakimiś danymi, które możemy sobie dodatkowo dorzucić, tworzy nam event, który procesujemy jako, można powiedzieć, pojedyncze zdarzenie, ale jednocześnie on też trafia do miejsca, gdzie jest razem z innymi eventami procesowany w sposób ciągły. W tym miejscu możemy sobie zaimplementować pewne dodatkowe, że tak powiem, mechanizmy, które pozwolą nam jeszcze dodatkowo ten event przetworzyć, ale też jednocześnie go zapisać, tak jak właśnie Michał wspomniałeś, żeby on został już na zawsze zapisany w naszym systemie. Wyryty w kamieniu. To jest w odróżnieniu od takiego typowego podejścia właśnie wysyłania komunikatów, gdzie te komunikaty po odbiorze znikają, to w tym podejściu wysłane zdarzenia, wysłane komunikaty są na stałe zapisywane i są możliwe do ponownego odczytania. No i wychodząc po prawej stronie mamy już odbiorcę tych eventów. Tak naprawdę tutaj teoretycznie może być też pusta lista tych odbiorców, możemy sobie te eventy na razie tylko zapisywać, ale generalnie zawsze miłe, jak ktoś to jest. Zawsze jakaś aplikacja czy jakiś inny system może sobie z tych eventów skorzystać i te eventy również odczytać i wykonać pewne działania na nich. Także taki nieustanny proces właśnie przetwarzania tych eventów z jednoczesnym zapisem tych eventów, to jest właśnie bardzo ważny jakby wyznacznik tego podejścia, właśnie nazywamy event streamingiem. I tutaj jeszcze jedno pojęcie może się pojawić gdzieś tam, może niekoniecznie na jakimś etapie początkowym, ale warto mieć to na uwadze, event sourcing. To jest coś takiego, co też może nam bardzo ułatwić życie. De facto jest opisane na tym samym rysunku, ponieważ mamy event source i tak naprawdę ten nasz event streaming tutaj możemy spokojnie nazwać event sourcingiem, właśnie od tego, że te eventy pochodzą z jakiegoś tam źródła, że same te eventy biznesowe nasze są naszym źródłem danych, jeżeli je persystujemy, ponieważ możemy później to źródło danych odczytywać w kółko i w kółko od początku świata, jak to mówimy żargonowo, czyli od tego momentu, w którym w ogóle zaczęliśmy zbierać te eventy w tym naszym strumieniu. Do czego to się przyda, to opowiem później. Znaczy jak tego użyć bardziej. Dokładnie. I tak jeszcze może opisując, co z tego wynika i tak naprawdę to podejście kształtuje nam taką architekturę aplikacji zwaną message driven, czyli taką sterowaną zdarzeniami. To jest pewne podejście w tworzeniu systemów i w tworzeniu aplikacji, które no właśnie stara się przez to rozwiązać pewne biznesowe problemy i generalnie jakby tak już bardziej może technicznie też schodząc, ten zapis zdarzeń, tak jak już tam gdzieś Michał wspomniałeś, zapisujemy zawsze zdarzenia, natomiast nigdy tak naprawdę ich nie modyfikujemy. To nie są takie klasyczne rekordy jak w bazie danych, gdzie zawsze możemy dokonać update'u i zawsze możemy dany rekord zmienić. No tutaj zdarzenie, jeśli już powstało, no to ono jest zapisane i jest niezmienne. No tak naprawdę to jest bliższe temu światu rzeczywistemu, no bo rzeczywiście jeśli użytkownik kliknął w nasz produkt albo temperatura została odczytana, no to trudno to wydarzenie zmienić. No ta temperatura taka była w tym momencie i już nie powinniśmy jej zmieniać, bo to nie ma sensu raczej. I co jeśli zostało zobaczone, już nie może być odzobaczone. Dokładnie, jeśli użytkownik usunął ten produkt z koszyka, no to nie ma powodu, żebyśmy modyfikowali to zdarzenie, bo on faktycznie ten produkt usunął. Tak, bo więc zdarzenia mają po prostu być odbiciem tego, co się faktycznie wydarzyło. Więc to no, czas dokonany. Dokładnie, więc to sprawia po pierwsze, że unikamy potencjalnych błędów w sytuacji, kiedy nadpiszemy bądź zmodyfikujemy zdarzenie, gdzie tak naprawdę ta modyfikacja nie ma sensu, więc tutaj unikamy jakichś błędów oprogramowania, a po drugie uzyskujemy faktyczny stan wraz z poszczególnymi krokami tego procesu i nie tracimy tych kroków, więc dzięki temu, że nie możemy ich ani zmodyfikować, ani usunąć, zawsze widzimy pełny obraz sytuacji, przynajmniej z tą częstotliwością, z jaką te eventy do nas spływają. A dodatkowo, no, wkraczając trochę, że tak powiem, w domenę technikaliów, samo takie podejście append only jest dużo wydajniejsze i bezpieczniejsze z programistycznego punktu widzenia. Tak, wiem, dziękuję.
już uciekam z technikaliów. Ale o tym mówiliśmy w naszym podcaście bardzo szeroko, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jak można tego dokonać, to zachęcamy do zerknięcia na nasze odcinki. Dokładnie. No i z tego też wychodząc, możemy poprzez zdarzenia możemy też rozumieć inne fakty dziejące się w naszym systemie, czyli czy komunikację z innymi systemami, czy właśnie czy monitorowanie pewnych zachowań, czy generalnie monitorowanie systemu jako całości. Czyli wtedy wszystkie te rzeczy możemy traktować jako zdarzenia, możemy je wtedy łączyć sobie w strumienie i też obserwować te poszczególne zachowania. To lepiej jakby określa ich naturę i też możemy sobie w te strumienie, można powiedzieć, łączyć właśnie albo w jakiś sposób je agregować, widząc na przykład pewną korelację pomiędzy kliknięciami użytkownika w jakiś produkt, a może usunięciem czegoś z koszyka, może jakieś inne zachowanie, może uczenie maszynowe nam coś pokaże, więc te wszystkie rzeczy możemy sobie wtedy w lepszy sposób zaprezentować i wywnioskować niż po prostu z płaskiej struktury w bazie danych. Tej płaskiej struktury, która opisuje stan naszej domeny w danym momencie w czasie, nie mając dostępu do czegoś, co było wcześniej. Więc to jest właśnie sedno tej audytowalności, o której tutaj mówimy. Dokładnie. No i właśnie kilka słów. Dlaczego Kafka? Dlaczego w tym tytule poza optymalizacją jest też... Na początku powinien być dlaczego nie. Dlaczego nie? Tutaj jakby techniczne argumenty to tak może pominiemy sobie bardziej, nie będziemy jakoś specjalnie w nie wnikać. Dostaniemy planszę, biznes. Natomiast sam fakt, że tego, że Kafka jest bardzo szeroko stosowana, już uprawnia, można powiedzieć, do wyboru tego rozwiązania, no bo generalnie jeśli widzimy, że a jest szeroko stosowana rzeczywiście większość dużych firm, jak firmy logistyczne, czy w streamingi wideo, czy tego typu duże przedsiębiorstwa tą Kafkę stosują, więc jeśli chcemy eksperymentować z tego typu podejściem, no to pewnie najlepiej użyć narzędzie, które rzeczywiście jest powszechnie w branży używane. No i możemy sobie też bardzo łatwo Kafkę, że tak powiem, przygotować jako część naszego tutaj systemu, bo jest też często dostępna jako tak zwanym modelu software as a service, czyli nie musimy w naszej infrastrukturze instalować żadnych dodatkowych komponentów, nie musimy bawić się ani martwić się o replikację danych, o zapis tych danych, no bo tu pamiętamy, te eventy są zapisywane, więc tak naprawdę mamy do czynienia poniekąd z bazą danych i musimy upewnić się, że w razie awarii gdzieś tam te dane nie znikną. Więc wykupując gdzieś, można powiedzieć, abonament na tą Kafkę u jakiegoś providera, możemy być bezpieczni, że nasze dane będą zachowane i odpowiednio zreplikowane. No z jakimiś oczywiście gwarancjami. Taki, no tak, a te gwarancje są oczywiście takie, że nie musimy się tym przejmować. No właśnie, nie musimy się tym zwalnia nas zmartwienia się o to, jak te dane mamy sami przechowywać, tak, jak nimi zarządzać. Tak, nie? Nas interesuje, żeby te dane, które my zbieramy z naszych systemów, wylądowały w bezpiecznym miejscu. I to jest właśnie genialna metoda, żeby one tam wylądowały i tam sobie były. Tak. No i wielką zaletą Kafki jest też jej bardzo duża elastyczność i skalowalność. Tutaj jest ona bardzo często stosowana w dużych przedsiębiorstwach, ale nie ma problemu, żeby była też stosowana na mniejszą skalę. Nie musimy od razu wykupywać jakichś wielkich serwerów, farmy czy czegoś takiego. Możemy sobie w niewielkim projekcie zastosować Kafkę i jakby narzut operacyjny czy nawet implementacyjny jest bardzo niewielki. Możemy sobie spokojnie w jakimś małym projekcie wykorzystać praktycznie większość dostępnych funkcji Kafki i możemy spokojnie sprawdzić, czy w naszym biznesie, czy w naszej firmie rzeczywiście jest to odpowiednie narzędzie. No, jest też względnie prosto konfigurowalna. Oczywiście jeśli będziemy chcieli produkcyjnie to uruchomić, no to pewnie trzeba będzie troszkę więcej rzeczy skonfigurować, ale do takiego pierwszego uruchomienia, do sprawdzenia w jakimś przykładowym projekcie. Tak, to rzeczywiście nadaje się idealnie. No i tu również mamy bardzo bogaty ekosystem dodatkowych narzędzi, o których może też powiemy troszkę później. I to jest też coś, czego niekoniecznie inne systemy kolejkowe czy brokerowe
od razu gwarantują jakby bezpośrednio z pudełka, że tak się wyrażę. Więc tutaj jakby bogaty system, bogaty ekosystem i łatwość zastosowania właśnie preferują Kafkę jako taki pierwsze narzędzie do wyboru, jeśli byśmy myśleli o tego typu strumieniowych rozwiązaniach. Natomiast jak właściwie zacząć, bo dużo tutaj mówimy o zaletach i o zdarzeniach, jakby o rozumieniu tego biznesu, czy ogólnie właśnie procesów jakichś biznesowych właśnie w zdarzeniach i Kafkę też może łatwo uruchomić, ale jak właściwie zacząć? Od czego wyjść? Jak zacząć optymalizować? No bo przecież w firmie najczęściej mamy duże systemy, no i bardzo ciężko gdzieś teraz wejść, że tak się wyrażę, z butami. Mhm. I teraz użyjmy Kafki. Zacznijmy od tego, jak nie zacząć. Nie? Czy może, bo wprawdzie nie mamy tego na slajdzie, ale tak, pytanie mamy. O jakich ilościach danych zebranych w Event Store możemy mówić, zależy od wielkości systemu. No, odpowiedź jest oczywista, to zależy. Ale może to jest dobre pytanie do rozwinięcia gdzieś tam, może po przejściu już przez ten nasz główny materiał, żeby się teraz nie rozbić. Także dzięki, Max, za pytanie. Odniesiemy się do niego, jak tylko skończymy. A teraz może skupmy się na tym przykładzie, żebyśmy wszystko zdążyli powiedzieć i jeszcze po kolei. Więc wracając do tego, jak zacząć i jak nie zacząć, właśnie nie należy zaczynać od jakiejś niepotrzebnej rozwałki, czyli jeżeli mamy system, który przyrastał nam latami, on na pewno zawiera bardzo dużo różnych fragmentów powiązanych ze sobą, czasami nawet bardzo silnie. Bardzo często będziemy mieli w takiej sytuacji doświadczenie z legacy kodem, w ogóle z legacy projektem, czyli ruszenie czegoś w jednym miejscu spowoduje nam katastrofę w pięciu innych, jeżeli ruszymy to nieodpowiednio, jakoś tam po prostu inwazyjnie. Więc no tutaj aż się prosi, żeby zacząć podglądać ten system, który mamy, nieinwazyjną jakąś metodą. I właśnie do tego doskonale się nadaje to, o czym tutaj wspominamy. Więc na początek musimy sobie zidentyfikować to zagadnienie, które nas interesuje, do którego chcielibyśmy się przymierzyć, bo na przykład mamy jakiś bardzo, bardzo istotny proces biznesowy i chcielibyśmy jakoś go rozbudować, albo nie wiem, no więcej wyciągnąć z niego dobra, więc wybieramy sobie to zagadnienie i załóżmy, że pod spodem mamy właśnie tą monolityczną bazę danych, no bo tam nam to wszystko przyrastało, jak wspomnieliśmy, przez lata, więc ta baza też nam urosła i mamy tam dane z różnych domen, bo te domeny nasze, domeny bądź poddomeny nam się tam cały czas przeplatały, cały czas feature'y dochodziły to tu, to tam. Więc mamy z różnych tych domen na przykład zebrane fragmenty danych o zachowaniach użytkownika, a nasz proces chciałby sobie na tych zachowaniach użytkownika przeprowadzić jakieś wnioskowanie po to właśnie, żeby już to, co tam wcześniej zasygnalizowaliśmy, zrobić, czyli na przykład jakieś lepsze sugestie zaproponować użytkownikowi pod koniec jego procesu zakupowego. No więc wybraliśmy sobie zagadnienie i teraz stajemy przed rozkminą, jak mamy się w ogóle wpiąć w tą istniejącą bazę danych, żeby nie zepsuć tego wszystkiego. I tutaj wrócilibyśmy, znaczy nie musimy wracać, ale mentalnie jakbyśmy wrócili do poprzedniego slajdu, to tam była wskazówka, jak możemy się podpiąć do takiej bazy. Tak, właśnie w Kafce kluczowe jest ta łatwość integracji z różnymi systemami, czy to dodatkowe bazy danych, czy jakieś źródła danych, pliki na dysku, inne systemy. No, w bardzo łatwy sposób możemy Kafkę połączyć i te dane, które pochodzą z tych komponentów, możemy sobie obrobić i przesłać dalej. I to jest właśnie kluczowa zaleta wprowadzenia takim krok po kroku w takim systemie iteracyjnym, wprowadzenia właśnie takiego procesowania eventów w naszym systemie. No bo jeśli mamy duży monolityczny komponent, system, który
jeszcze może wdrażamy raz na pół roku albo i rzadziej i boimy się coś zmienić, no to wiadomo, że bardzo ciężko będzie nam wprowadzić jakąkolwiek zmianę, a co dopiero zupełnie nowy paradygmat tutaj. Więc zaletą Kawki właśnie jest to, że możemy niejako na boku, podłączając się do różnych źródeł danych, zacząć od jakiegoś małego, od małym krokiem właśnie z próbą udowodnienia pewnej koncepcji, pewnego założenia, że rzeczywiście w naszym procesie biznesowym możemy coś usprawnić albo gdzieś jakąś wartość dodaną wygenerować z pewnych rzeczy, które się w systemie już dzieją, ale niekoniecznie są łatwo dostępne w obecnej aplikacji. Na początku nawet w ogóle zaczniemy od poszukiwania tych przesłanek, które nas doprowadzą do tego, do udowodnienia, że ten proof of concept miał sens, nie? Czyli no tak. Chcielibyśmy lepiej poznać ten proces zakupowy z przykładu, ale mamy ileś tam fragmentów danych rozsianych po, ileś fragmentów domeny rozsianych po tej naszej bazie, więc delikatnie podpinamy się Kawką do tych fragmentów i zaczynamy nasłuchiwać tych zmian, które tam płyną. Możemy sobie zbierać ten strumień danych właśnie z bazy w miarę jak one się pojawiają, możemy go w locie sobie procesować. W tym celu robimy sobie, tak jak tutaj jest w podpowiedzi w drugim punkcie, robimy sobie takiego małego poca, używamy Kawki w formie system as a service, czyli nie stawiamy naszej infrastruktury, wykupujemy sobie taką małą Kawkę, tworzymy sobie jakąś prościutką aplikacyjkę, jakiś serwisik właśnie na boku, który będzie miał za zadanie przyjmować te dane, obrabiać je w jakiś tam sposób i czynić je czytelnymi dla dalszego wnioskowania. Możemy takich rzeczy zrobić jednocześnie kilka, w ogóle nie zaburzając pracy systemu. Jednocześnie system będzie nam działał i na produkcji będzie zasilał nas już tymi eventami, które właśnie sobie z niego wyciągamy i on nawet nie będzie o tym wiedział. I o tych właśnie technikach mówiliśmy, znowuż tutaj przywołam nasz podcast, w odcinku o Kawce dokładnie opisywaliśmy, jak to można zrobić, tak po prostu z czym to się je. Także tutaj nie będziemy może jakoś wnikać bardziej w szczegóły, bo już i tak jest za dużo. Grunt, że w tym modelu skończymy właśnie z takim już zalążkiem naszego event streamingu, event processingu, czy być może nawet event sourcingu. Jeżeli będziemy chcieli tak przekształcić te informacje, które wyciągamy z naszej monolitycznej bazy, żeby one już były takimi legitnymi eventami biznesowymi, które na przykład będziemy chcieli sobie trzymać w naszym event store, nie ma problemu. Tak. No i na koniec mamy już jakiś tam rezultat po takim prostym ćwiczeniu, które oczywiście może być iteracyjne, bo na początek możemy się podpiąć na próbę, coś tam pociągnąć, zobaczyć, aha, to jeszcze nie, to jeszcze za mało. Modyfikujemy, zaciągamy więcej, coś tam sobie przetwarzamy po drodze. No i w którymś momencie dochodzimy po którejś iteracji już do takiego obrazu, który coś faktycznie nam obrazuje, nie? I teraz po prostu jest punkt zweryfikuj rezultat, prościzna. Tak. Jeżeli okej, to okej, nie? To co? No to używamy produkcyjnie, jak nie? No to jeszcze dopieszczamy. A może się tak okazać, że na przykład ten proof of concept był nietrafiony i no, zamykamy projekt, nie? I dalej się to dzieje bez straty dla biznesu, bo po prostu przeprowadziliśmy eksperyment, który nie dał nam tego, czego chcieliśmy. Zastanawiamy się nad następnym eksperymentem, natomiast główna część biznesu dalej sobie żyje po staremu i nawet nie wiedziała, że eksperyment się zadział. Tak, właśnie ta iteracyjność jest podstawą tutaj tego podejścia. Po pierwsze, nie ryzykujemy naruszenia podstaw czy działalności, integralności istniejącego systemu, a przez to, że robimy sobie ten nasz taki proof of concept bardzo przyrostowy i niewielkim kosztem, niewiele też tracimy, jeśli jakieś założenia nie będą spełnione. Warto też sobie uzmysłowić, że naszym celem nie jest zastąpienie obecnego systemu, a przynajmniej nie w większości przypadków, no bo tego typu rozwiązania, one raczej mają za zadanie dopracować pewne procesy, właśnie zoptymalizować pewne procesy, więc główny system najczęściej spełnia swoją rolę gdzieś tam w wystarczających założeniach, przynajmniej u podstaw, więc nie chodzi nam o zastąpienie bieżącego systemu. Więc jeśli popatrzymy sobie na naszą domenę, nie dzisiaj, czy na nasz problem i wydaje się ona niesamowicie złożona i
stwierdzimy wtedy, że nie ma sensu tu wprowadzać żadnych nowych rozwiązań, bo tego się nie da tak łatwo zrobić. Właśnie o to chodzi, żeby podzielić ten problem na mniejsze kawałki, przyrostowo zaaplikować nowocześniejsze rozwiązania, właśnie jak procesowanie eventowe, i sprawdzić, czy rzeczywiście w naszym biznesie, w naszym procesie da się zastosować tego typu rozwiązania i czy rzeczywiście one przyniosą nam jakąś pozytywną zmianę. Ale ta zmiana nie ma być z zasady wielkim wybuchem i zastąpieniem całego systemu, no bo to jest, no załóżmy, no jest bardzo ryzykowne i wiadomo, że nieczęsto się dzieje. Natomiast możemy dużo zyskać, jeśli faktycznie odkryjemy pewne optymalizacje, czy pewne wnioski wysnujemy z tych rozwiązań, które udało nam się odkryć właśnie takim przetwarzaniem eventów. Dokładnie, i znowuż ten przykład przywołany wcześniej z podpowiadaniem, co jeszcze można by kupić, doskonale się na to mapuje. Jeżeli mieliśmy jakiś starszy system sprzedaży, taki sklep internetowy sprzed kilku lat, który nie obsługiwał tego feature'a, to nagle możemy taki feature mu dołożyć, po prostu nawet niespecjalnie modyfikując oryginalne komponenty tego systemu, nie wnikając, jak tam ta cała sprzedaż była obsługiwana wcześniej, w sensie nic tam nie psując. Dalej ten sklep będzie działał, jak działał, ale na dole pojawi mu się taki panelik: klienci, którzy kupowali to, interesowali się również tym, i nagle bach, mamy całą listę tego, co jeszcze ten delikwent ma tam sobie dokupić. A że on sobie kliknie w to na dole i wrzuci to do tego koszyka na górze, dla starego systemu jest dalej po prostu tylko dodaniem elementu do koszyka. I znowuż ten element się pojawia i znowu on podlega przetwarzaniu w tym samym cyklu. Znaczy w kolejnym. Dokładnie, więc tutaj to nasze bezpieczeństwo jednak jest najważniejsze. No i co tak naprawdę możemy zyskać dzięki temu? No pomijając oczywiście pewne wnioski, które... Kawkę mamy. Pewne wnioski, które odkryjemy. No mamy pewne zalety techniczne, które tego typu podejście daje. No tutaj audytowalność jest chyba takim pierwszym czynnikiem. Audytowalność w rozumieniu możliwości podglądu właśnie wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w systemie. Czyli de facto stanu systemu. Czyli stanu systemu. Czasami to jest bardzo ważna cecha. Tutaj zwykle przywołuje się na przykład taki przykład jak konto bankowe. Jeśli mamy pełną historię transakcji na koncie, możemy sobie ostateczną kwotę, którą powinniśmy mieć na koncie, łatwo wyliczyć z poszczególnych transakcji. Natomiast jeśli konto bankowe będziemy reprezentować tylko jako pojedynczą kwotę i będziemy na niej cały czas robić modyfikacje, wtedy nie do końca możemy mieć pewność, że każda modyfikacja robiona gdzieś tam ad hocowo zrobiła odpowiednią zmianę. Więc tutaj ta audytowalność często jest bardzo ważną cechą. I jeszcze jest jedna taka rzecz związana z tą audytowalnością, taka ciutkę bardziej techniczna, ale dosłownie tyci. Mianowicie, jeżeli faktycznie wyjdzie nam z tego audytu, że gdzieś tam kiedyś popełniono błąd, jak na przykład w przypadku takiego konta bankowego, to dalej, nie zmieniając tych danych, które już są zapisane w naszym event strumieniu, czy w event store, już wtedy mówiąc, możemy sobie dołożyć zdarzenia kompensacyjne, które doprowadzą nasz system po awarii do stanu pożądanego, nie modyfikując w ogóle tego, co było wcześniej. I o tym też często mówiliśmy w naszym podcaście już do tej pory, także chętnych odsyłam tam poszczegóły. Natomiast audytowalność pozwala, oprócz tego, że mamy dostęp do tych danych i możemy je przetwarzać bezustannie na coraz to nowe sposoby, jeszcze pozwala nam w łatwiejszy sposób radzić sobie z błędami, co jeszcze poprawia stabilność, integralność tego naszego systemu i bezpieczeństwo, tak? Bo bezpieczeństwo klienta na przykład to jest taka wartość biznesowa, która jest czasami bezcenna. Nawet przeważnie jest bezcenna. No tak. Natomiast na pewno zyskujemy jeszcze, wracając też do tych plusów, tak jak wspomnieliśmy na początku, tą taką responsywność naszych aplikacji w rozumieniu szybkiej reakcji.
no to podejście właśnie eventowe i procesowania zdarzeń no może nam dać faktycznie szybszą reakcję naszej aplikacji na pewne zachowania użytkownika. Czyli możemy szybciej wyświetlić mu jakieś powiadomienie, możemy szybciej zaproponować mu jakiś produkt, ponieważ te zdarzenia, które użytkownik generuje albo które dzieją się w systemie, będziemy procesować w czasie rzeczywistym albo zbliżonym do rzeczywistego. Tak. Więc wszelkie procesy, które chcemy oprzeć na tych zdarzeniach, również będą przeliczane w czasie rzeczywistym. Mhm. Więc to jest... W odróżnieniu do takiego na przykład big data starożytnego, tak, gdzie tak. mieliśmy na przykład dobę odstępu i dopiero następnego dnia dowiadywaliśmy tak. się, jakie tam nowe trendy się pojawiły tu czy tam. Więc w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych aplikacjach no to jest bardzo ważne, no bo generalnie użytkownicy często oczekują dużej responsywności, takiej aktywności aplikacji. Czasami to jest nawet aż za duża aktywność, no ale generalnie aplikacja raczej postrzegana jest za no, taką, można powiedzieć, troszkę mądrzejszą, jeśli sama potrafi nam pewne rzeczy zaproponować, więc to więc nawet to chyba jest... można zaryzykować więcej, w sensie bogatsze stwierdzenie, że wręcz użytkownicy przyzwyczaili się do tego, że aplikacje takie się stają. Nie? Tak, więc teraz tak. Nasza aplikacja, która ma konkurować z jakimiś innymi na rynku, nie może być od nich głupsza. Dokładnie. Musi oferować no, co najmniej tak dobrą funkcjonalność, czyli jeżeli pewien sklep na A podpowiada, że do tych gwoździ jeszcze jakieś tam sobie dokupujemy, to nasz sklep też koniecznie musi to mieć. No właśnie te mechanizmy upsellu i cross-sellu tutaj są bardzo ważne, no bo generalnie no głównie w branży e-commerce wiadomo, ale znacznie prościej będzie nam zrobić proponowane produkty czy zwiększyć wartość koszyka właśnie w mechanizmie upsell właśnie poprzez posiadanie tej wiedzy i w czasie rzeczywistym jakby stwierdzenie tego, że możemy coś zaproponować użytkownikom. W tym momencie, kiedy użytkownik ma jeszcze zainteresowanie, jeszcze jest u nas, wtedy musimy zareagować. Jeżeli zrobimy to później, no to do celów jakichś tam statystycznych, historycznych, okej, będziemy wiedzieli na przyszłość, ale nie byliśmy w stanie zaproponować użytkownikowi wtedy, kiedy on tego potrzebował. Więc tutaj powinniśmy być. No i mamy szereg takich technicznych benefitów, na których może tu się mniej skupimy, no ale tego typu podejście zwykle preferuje troszkę lepszą separację naszych komponentów, czyli generalnie mamy te nasze systemy czy nasze aplikacje troszkę bardziej rozłączone, więc można powiedzieć, lepiej będzie nam je rozwijać, jeśli są de facto mniej polegające na sobie, więc to są... To zmniejszenia kosztów. Tak, tak. Utrzymania czy rozwoju. Oczywiście to w sytuacji, kiedy tych aplikacji mamy rzeczywiście dużo, a nie tylko jedną. Natomiast na pewno też tego typu podejście wspomoże nas, jeśli mielibyśmy potrzebę uczenia maszynowego. Czyli w sytuacji, kiedy mamy pewien ciąg zdarzeń i chcemy czy to znaleźć jakiś wzorzec, czy może odkryć jakieś zachowanie. Na pewno im więcej danych i więcej tych zdarzeń w danym kontekście mamy, no to będzie większy, że tak powiem, wkład, większy input dla jakiegoś algorytmu uczenia maszynowego i to nam pomoże też pewnie wysnuć jakieś większe wnioski na temat naszego systemu, czy zachowań, czy procesów biznesowych, czy ogólnie jakiegoś tak zwanego proces miningu, czyli usprawniania tego naszego procesu. No i też jakby nie patrzeć, takim chyba naturalnym tutaj benefitem będzie to, że faktycznie będziemy w stanie skupić się na takiej naturze naszego procesu, a niekoniecznie tylko i wyłącznie na tym, jak on wygląda w tabeli. Bo tabela to jest tylko, tabela w bazie danych na przykład, jest tylko takim chwilowym rezultatem tego procesu, natomiast niekoniecznie przedstawia nam poszczególne kroki i niekoniecznie daje nam jakby nawet możliwość stwierdzenia, co możemy zrobić lepiej, bo jeśli widzimy tylko stan końcowy, no to wtedy ograniczamy się tylko i wyłącznie do tej informacji, a jeśli mamy jednak poszczególne kroki, które doprowadziły nas do tego stanu, być może jesteśmy w stanie odkryć, co możemy zrobić lepiej, co możemy poprawić, a może czego jest za dużo, więc tutaj jakby lepszy wgląd w ten proces sprawia rzeczywiście, że możemy w ogóle mieć jakiekolwiek podstawy, żeby go zoptymalizować, niż w przypadku patrzenia tylko i wyłącznie na płaską strukturę w bazie danych.
Dokładnie. I z tym wiąże się ostatni punkcik, czyli skalowalność tych naszych procesów, czyli możemy po prostu rozszerzać je, mając już właśnie tą wiedzę. Czyli zdobywszy wiedzę o tym, jak ten nasz proces działa, tak, że tak powiem, od kuchni, możemy wpaść na pomysł, jak dołożyć do niego pewne elementy, żeby on działał jeszcze wydajniej. Tylko że no tutaj wchodzenie w jakieś szczegóły to już jest takie totalne gdybanie, bo to jest... No to już zależy od przypadku, oczywiście. I zależy od domeny. Do każdego przypadku byśmy podchodzili indywidualnie. Tak, tak, to jest... Więc już... no żeby to osiągnąć, a także wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy, dla twojego systemu bardzo chętnie przeprowadzimy dla ciebie taką analizę, więc zapraszamy na bezpłatne konsultacje w tej kwestii. Tak. No i co? Tym akcentem dobrnęliśmy do pytań, a tak się składa, że mamy już nawet dwa teraz, czyli teraz pewnie pierwsze pytanie Maxa. Tak. Wrócimy do niego w pierwszej kolejności. Pytanie brzmi: z waszego doświadczenia, o jakich ilościach danych zebranych w Event Store można mówić w zależności od wielkości systemu? No i ja już tam dałem taką sugestię, że to zależy. No bo tak naprawdę to każdy system, każda domena, każde ujęcie tej domeny w jakiś tam sposób będzie rzutowało na to, co konkretnie będziemy zbierać, jak dużo tego będziemy zbierać, specyfika domeny i powiązana z tym specyfika użytkownika tej domeny też będzie na to rzutować. Tutaj dawaliśmy różne przykłady domen, taki zwykły e-commerce no może nam generować duże ilości eventów, ale jak zestawimy to, powiedzmy, nie wiem, zestawimy jakiś sklep sprzedający upominki czy inne tam bibeloty z jakimś prostym systemem opartym o MQTT, akurat działający z jakąś tam liczbą urządzeń IoT, może się okazać, że z tego IoT nam leci po prostu takie mrowie eventów co sekundę, że to przerasta o kilka rzędów wielkości ten sklep internetowy. Więc tutaj no moim zdaniem przynajmniej, no tak na sucho, bez znajomości kontekstu, nie jesteśmy w stanie podać żadnych szacunków. Dlatego odwołam się chyba do tego, co powiedziałem przed planszą Q&A, że jeżeli macie takie zagadnienie, któremu należałoby się przyjrzeć, przyjrzyjmy mu się, ale musimy poznać ten kontekst. Znaczy, jeśli chodzi o takie techniczne ograniczenia, to tak szybko... Jeśli chodzi o jakby ilość danych, czyli miejsce, no to tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie dysk twardy, bo tak naprawdę Kafka zapisuje na dysku twardym, więc ile tego dysku damy, tyle będziemy mogli sobie wytrzymać i tutaj jakby nie ogranicza nas, wielkość danych nie sprawia, że Kafka będzie działać wolniej, więc tutaj to nie ma większego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o ilość procesowanych zdarzeń, procesowanych eventów, Kafka jest bardzo skalowalna i tutaj mówimy o milionach na sekundę, tak jak to jest w LinkedInie czy w jakichś innych dużych firmach, więc raczej większość biznesów powinna być spokojnie skalowalna do tego poziomu, więc tutaj można powiedzieć, nie ma większych ograniczeń, jeśli chodzi o rozmiar i, że tak powiem, przestrzeń. Marcin pyta również, jeszcze Adam, bo Adam mi przewinęło, czy można Kafkę integrować z PrestaShop. No tak naprawdę podstawą większości systemów jest baza danych, więc koniec końców Kafkę najprościej przez mechanizm Change Data Capture zintegrować z bazą danych i wtedy nasłuchiwać na zdarzeniach, więc tutaj nie ma większego zdarzenia, jaki to będzie system e-commerce'owy, czy w ogóle jaki to będzie system. Spokojnie zintegrujemy Kafkę z bazą danych, to jest tylko kwestia rozpoznania, jakie zmiany w tej bazie będą następować i które chcemy rzeczywiście uwzględnić w naszym procesie. Więc tutaj spokojnie możemy to zrobić. Tak, Marcin pyta, dlaczego Kafka, a nie Rabbit albo Amazon? No my akurat się skupiliśmy na Kafce ze względu na te jej zalety, o których tutaj powiedzieliśmy.
W podcaście też tam wychwalaliśmy szeroko zalety tej kawki, ale nie mówimy nie Rabbitowi, nie mówimy nie innym systemom. Czemuż by nie? Tym bardziej, że może być taki przypadek, że my już mamy w systemie naszym jakieś różne systemy tego typu, różne brokery. Możemy to wszystko przecież odrobiną sprytu połączyć ze sobą. Czyli jeżeli tam jakiś RabbitMQ gdzieś tam sobie hula, to czemuż by na nim nie oprzeć tego event processingu? Trzeba by się było tylko zastanowić, czy właśnie ta konkretna konfiguracja spełni wymagania, jakie tam postawiono. No właśnie, my tutaj skupiliśmy się głównie na podejściu do Kafki jako platformie do streamowania eventów, czyli tak naprawdę coś, co Kafka wspiera od podstaw i od samego założenia. Natomiast Rabbit raczej powstawał jako broker i dopiero od niedawna ma takie lepsze wsparcie poprzez właśnie pluginy do event streamingu. Więc no my tutaj się właśnie skupiliśmy na jakby na całym ekosystemie, który Kafka posiada, czyli właśnie KSQLDB, Apache Flink, Kafka Streams, czyli wszystkie te narzędzia, które ułatwią nam procesowanie eventów w trybie ciągłym jako strumień, a nie tylko jako broker, czyli odbieram wiadomość i zapominam i wiadomość znika. Dlatego tutaj właśnie widzimy przewagę Kafki, ale jako broker taki z sensu stricte, Rabbit jak najbardziej też będzie ok, natomiast te rozwiązania, o których tu mówiliśmy, mogą być troszkę trudniejsze ze względu na mniejszą ilość dostępnych narzędzi, no tak, czy chociażby mniejszą dostępność danego rozwiązania as a service, czyli właśnie to, co wspomnieliśmy, hostowana Kafka na AWS-ie, czy Kafka na Confluent Cloudzie. Bo właśnie, jeżeli Kafka już ma jakiś konektor do tego, do czego my się chcemy podpiąć, a do Rabbita my musielibyśmy stworzyć jakieś customowe rozwiązanie, to pytanie, czy jest sens tworzyć coś takiego, zamiast po prostu użyć tej kawki, bo po prostu będzie łatwiej, taniej, prościej. O czym będą kolejne webinary, pyta Paweł. Nie wiem, zapytamy, dowiemy się. Jeszcze zdaje się plan nie powstał, ale pewnie coś tam się wymyśli. Pewnie będą. Adam chciałby wdrożyć w systemie licznik. Zainteresowanych osób pyta się rzeczywistym, czy muszę by kupić drugi serwer, czy mogę zainstalować Kafkę obok PrestaShop. No właściwie już na taką kombinację chyba też jakoś tam odpowiedzieliśmy w tej naszej kombinacji dywagacji tutaj. Więc no, jeżeli jest konieczność zainstalowania tej Kafki, ale nie można sobie skorzystać z Kafki wersji SaaS, to czemuż by nie? Można tak zrobić. Może właściwie już w poprzedniej odpowiedzi padła odpowiedź, jak można by to zrobić po prostu chyba nawet taniej i sprytniej, czyli użyć sobie już gotowego rozwiązania, którego nie będzie konieczności utrzymywać samemu. Marcin pyta, czy Google Maps z jego informacjami aktualnej sytuacji na wniosek korzysta z Kafki. Z tego co wiem, to nie, ale może czegoś nie wiem, co tam pod spodem działa, więc tutaj z całą pewnością nie odpowiem. Natomiast Max pyta jeszcze, czy Kafka przechowuje, mamy tu zapisane nieskończoność, czy dane są historyczne, czy kompresuje. Tak, tak jak wspomnieliśmy, możemy Kafkę sobie skonfigurować, żeby te dane zachowały nam naprawdę nieskończoność. To efekt pana retencja i parametr właśnie retencji. Natomiast możemy też dane kompaktować, czyli tak technicznie mówiąc, dla konkretnego klucza będziemy przechowywali tylko najnowszą wersję danego zdarzenia. Ale generalnie to sam fakt przechowywania tych danych, no, tak jak wspomnieliśmy, nie wpływa jakoś bardzo na samą wydajność. Oczywiście to wpłynie na aplikacje, które będą chciały sobie przeczytać wszystkie zdarzenia od początku, bo będą musiały sobie te zdarzenia faktycznie przerobić. Natomiast nie ma to większego znaczenia jakby dla bieżącego działania Kafki, pomijając oczywiście zajętość dysku, ale to nie spowalnia ani w żaden sposób nie wpływa na bieżące działanie aplikacji, więc tutaj możemy sobie spokojnie nawet na zapas te dane trzymać i nie ma to większego i nawet do tego zachęcać tam gdzieś na początku pogadanki, bo właśnie ważne jest, żeby
zbierać te dane w takich ilościach, żeby nam wystarczyło później do przetwarzania, w sensie zbierać wszystkie aspekty tych danych, które nas interesują w sposób persystentny. Dokładnie. No jeszcze jakieś pytania? Czy już? Chyba wszystko. No tak, odpowiedzieliśmy chyba na to, co się pojawiło. Może jeszcze się coś pojawi. W międzyczasie po prostu ponowię zachętę do kontaktowania się z nami w kwestii zbadania tego, co was tam dręczy w tych systemach. A już będziemy w stanie pomóc, znajdziemy coś wspólnie w tych domenach. No i zrobimy jakieś fajne, ciekawe rozwiązanie, które nam jakiś problem na przykład pokaże. No, bardziej techniczne webinary. O, no, to dobre pytanie. To odsyłamy się do podcastu. No, podcast jest taki bardziej techniczny. A co konkretnie byście chcieli w takich technicznych webinarach? Bo czemuż by nie? Jeżeli podcast to za mało, to możemy próbować w webinarach wyjaśniać. No tak, ten webinar był bardziej właśnie celowany też w taką część biznesową, więc tutaj te techniczne aspekty celowe niejako pominęliśmy. Natomiast jeśli... Tutaj nam wsparcie techniczne pomagało pomijać. Tak. Natomiast jeśli będziemy mieli stricte techniczne, to na pewno no, aspekty techniczne będziemy poruszać. Tak, no to chyba najfajniej by było po prostu zacząć zbierać tematy do takich webinarów i jeżeli byłoby zainteresowanie odpowiednie, to czemu nie? Moglibyśmy zrobić raz na jakiś czas o tym, czy o czymś tam innym. Pewnie jako może nawet rozwinięcia tych tematów, o których rozmawiamy w podcaście, które się dość dynamicznie zmieniają czasami. Dobra, jako chyba już nie widać więcej pytań, to pewnie możemy zakończyć z mniejszym. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tutaj naszego webinaru. Dziękuję za pytania. Dziękujemy za pytania, tak jak Michał pisał, zachęcamy do kontaktu i do oglądania podcastu i śledzenia dalszych webinarów. Dzięki, cześć.